witam Państwa na konferencji pomeczowej po spotkaniu rozegranym pomiędzy Gryfem a Pomezanią Marburg. Jest ze mną trener gości Paweł Budziwojski oraz trener gospodarzy Krzysztof Miller. Jako pierwszego o zabranie głosu proszę trenera gości. Dzień dobry. No na pewno muszę przyznać uczciwie, że na pewno nie był to łatwy mecz. Do przerwy ja zawsze się wypowiadam w swoim zespole, mieliśmy duże problemy z przeprowadzeniem składnej akcji. W drugiej połowie zagraliśmy troszkę lepiej. Na pewno mecz ustawiła pierwsza bramka. Nasza grało nam się przede wszystkim łatwiej, bo prowadziliśmy 1-0. Ale muszę przyznać szczerze, z pokorą tego podchodzę, jesteśmy Beniaminkiem. Też mieliśmy sporo dzisiaj mankamentów, trochę nerwowości, że no myślę, że gry w Słupsk dzisiaj myślę, że pokazał się z niezłej strony. Mieliśmy dużo problemów dzisiaj ze stwarzaniem sytuacji. Tak jak mówię, cieszę się ze zwycięstwa, jesteśmy Beniaminkiem. Każde zwycięstwo przyjmuje z radością i pokorą i dlatego mówię, no nie było to łatwe spotkanie, ciężkie warunki, boiska po tej zimie też wiemy jak wyglądają, także tutaj czasem się łapię na tym, że dużo wymagamy, ta piłka też skoczy zawodnikom z Ekstraklasy, to i zawodnikom Pomezanie czy Gryfa też się zdarzy, ale myślę, że do końca gospodarze, mimo że później grali w dziesiątkę, walczyli, myślę, że zwycięstwo być może troszeczkę za wysokie dzisiaj. Cieszę się i mówię, na ciężkim terenie w Słupsku doceniam bardzo to zwycięstwo. Teraz poproszę o zabranie głosu trenera Gryfa Krzysztofa Millera. Ciężko cokolwiek więcej powiedzieć. Co tutaj dodać? Po prostu myślę, że limit pecha już wyczerpaliśmy, bo gdzieś od początku tej rundy rewanżowej gdzieś brakuje nam tego szczęścia, ale to też z własnej winy. Brak konsekwencji. Możemy przeprosić tylko kibiców za ten mecz. Przegraliśmy go, sama gra nie była aż taka, że zła, ale no 3-0, co ja mogę więcej powiedzieć? Znaczy, musimy się obudzić, dalej ciężko pracować i w następnym meczu wygrać. No, pierwsza połowa byliście lepsi, moim zdaniem, na boisku. Natomiast to wyglądało tak w perspektywie całego meczu, że Gryf grał, a Pomezanie strzelała bramkę. No tak, to i tak chyba to wyglądało od jakiegoś już pół roku, tak? Więc to gdzieś tam dalej za to punktów nie dają, że gramy ładnie w piłkę. Strzeliliśmy mniej bramek, dzisiaj po tej pierwszej bramce się wszystko posypało. Wynik wysoki, uważam, że za wysoki. No ale pierwsza bramka gdzieś tutaj. Ta czerwona kartka. Nie wiem, co więcej powiedzieć. No, przepraszamy kibiców i skupiamy się w następnym meczu. Jeszcze pytanie mam, jeżeli mogę. Trochę brak zdecydowania. Te akcje momentami były tak koronkowe, jak w Barcelona chcieli wjechać do bramki w polu karnym. No, to prawda, oddaliśmy gdzieś mało tych strzałów, ale to też zawodnik wie, czy może oddać, to tak łatwo jest z trybun gdzieś tam powiedzieć, że można oddać strzał, ale czasami zawodnik, który jest na boisku, widzi, że tutaj świetną pracę obrońcy gości wykonywali cały mecz, naprawdę blokowali te strzały, mega doświadczenie tych zawodników w ofensywie. No, zespół z trzeciego miejsca pokazał nam, ile jeszcze pracy jest przed nami i jak trzeba być skoncentrowanym przez 90 minut, z pokorą podchodzimy do następnych spotkań i będziemy chcieli zdobyć 3 punkty w następnym meczu. Trochę wygląda, że po pierwszej straconej bramce zespół się tak sypie, bo w Sycowicach było podobnie właściwie. Mm-hmm. Od razu poszły kolejne bramki. Tutaj ta pierwsza bramka momentalnie jakby się wszystko rozsypało. No tak, to jest tak. To jest kwestia głowy. Myślę, że tutaj przede wszystkim też tak jak pierwszą połowę przespaliśmy w Sycowicach, tak tutaj drugą można powiedzieć przespaliśmy. I czy to jest kwestia mentalna? Wydaje mi się, że ta presja gdzieś walki i miejsca w tabeli powoduje to, że brakuje takiej tej pewności, odwagi. Cały czas nad tym będziemy pracować i myślę, że z meczu na mecz będzie coraz lepiej. Wierzymy w to bardzo, jeszcze raz podkreślę, że naprawdę zawodnicy chcą bardzo, przez co czasami po prostu, tak jak graliśmy w meczu ze Spartą, wszystko się działo, 3 strzały, 3 gole, tak my potrzebujemy 10-9 sytuacji, żeby strzelić jedną bramkę i dzisiaj tak doświadczony zespół nie pozwoli nam na to.
pierwsza połowa naprawdę była w wykonaniu bardzo dobra. Gdzieś tutaj też te kontuzje, choroby, które mamy, powodują, że jesteśmy osłabieni, ale każdy zespół ma jakieś swoje problemy. Nie szukałem już też alibi. Przepraszam kibiców i walczę w następnym meczu czoło 3 punkty. No to na powiedzenie nie ma pytań. 3-0.